Cholera jasna, znowu mam dupną inicjatywę. Czemu Zechir musi być zawsze tak późno? Zarówno jeśli chodzi o... Ała. To bolało. I znowu. Szlak może człowieka jasny trafić. Dobra. Trzeba to wskrzesić, to co umarło nam. Dobra, chodź tutaj, dziadzie. Dobra. Dobiję tych tutaj. A tamtych to wykorzystam. Albo nie, zrobię to. Skoro na raz. To chciałeś przestraszyć swoim zachowaniem. I skrzynia ze złotem jest moja. Znowu muszę z nim walczyć. O, nie ma mowy. Nie ma mowy nawet. Dobra. I teraz wyjaśnię wam, czemu to zrobiłem. Otóż dlatego. Chciałem, żeby miał jakiś cel do zdjęcia. Wiecie, jak jestem spany? Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Chyba tak nie za bardzo. Wykończcie najbardziej dupnym czarem. Dobra, zbliżamy się już powoli do terenów, na które powinniśmy się zbliżać. Ależ to zdanie było polskie. A już większą nie ma natychmiast, chociaż sprawdzę. A wiecie co? Rozbuduję gildię tylko po to, żeby sprawdzić, czy... Żeby sprawdzić, czy uda mi się uzyskać pewne zaklęcie. Nie chcę. Całe szczęście, że nie muszę się z nimi bić. Bo bym zwariował. Chodźcie, wilczki. Ach, trochę drogo. Ale mam nadzieję, że będzie warto. Nie jestem pewien, czy ten czar powinien być na czwartym poziomie, czy tamtym ostatnim. Więc na wszelki wypadek rozbuduję do ostatniego poziomu.
Bo wiem, że w ostatniej misji celem dodatkowym jest, żeby właśnie nauczyć się tego czaru, to jestem ciekaw, czy da się go wcześniej nauczyć. Żeby wiecie, już mieć z głowy. Teraz patrzcie tutaj. Rośliny. Tutaj pośród śniegu. To pewnie kaplica ognia ziemi, o której opowiadał mi Wulst. Cóż, ze krasną. Czas spotkać awatar Słodszego Boga. Powiedz mi, jesteś po stronie Hengwula, czy Wulfstana? Wulfstana? Tego głupka, który uważa się za przywódcę klanu? To niekompetentny, pijany wieprz! Dobra. To odpowiada na moje pytanie. Pewnie więc nie oddasz mi klucza, którego strzeżesz. Wulfstan pragnie zabrać Hengwula do ołtarza Arkata. Nikt nie podejdzie do ołtarza, dopóki pretendent do tronu nie zostanie tylko jeden! Ja! Nie trzymasz niczyjej strony, co? Trzymam swoją, tylko swoją! Ani ci głupcy, ani szaleniec przebrany za ministrela mi nie przeszkodzi! Szkoda będzie patrzeć, jak odchodzisz. Jesteś pod pewnym względem doskonały. Stanowisz połączenie wszystkich niemiłych cech. Oczywiście cięta riposta musiała być. No niestety wysoki, jak widzicie. On tutaj niestety buleczego nie ma. I raczej peryswazja tutaj specjalnie nie podziała. Więc mamy problem. Dobra. Spróbujmy w tą stronę. A jeszcze potrzebuję kryształku. To który też ciężko jak zwykle. A i sprzedawca artefaktów się ten. No niestety nie ma. To nie zmienia faktu, że i tak muszę niestety się wycofać. Bo niestety wysoki poziom trudności. To jeszcze się nigdy nie spotkałem. Ja jeszcze nigdy nie spotkałem się z sytuacją, żeby ktoś wygrał z poziomem wysokim. Możliwe, że jest sposób, ale ja go nie znam. I w sumie nie chcę go szukać. Po co, skoro jego siły nie będą rosnąć? Szczerze w to wątpię. No niestety nie mogę skorzystać. Dobra. Ale tak długo to robił, dopóki mi się nie zmieni poziom na wyzwanie. Czyli trochę to potrwa, bo on widzę, że ma same kurde sławy. Ma wszystkie jednostki, te alternatywne. Znaczy się wróć, ten ma tego jeźdźca standardowego. Ja specjalnie nie mam środków, żeby sobie budować. Specjalnie środków nie mam, żeby sobie budować artefakty, które by mi podnosiły. Dobra, tu się da, który taki miks. A ja od razu wam mówię, nie ma żadnego znaczenia, czy to jest... Wiecie, on w ogóle, to w ogóle nic nie zmienia, czy kula, czy co. Więc możecie dać sobie z tym spokój. Od razu mówię. I chyba muszę niestety zostać przy planie zwerbowania 20 tytanów. Wobec tego może być ciężko. A i plus machi... A, i chyba zrobię to, co powinienem zrobić już dawno. Czyli kupię sobie machiny wojenne. Coś nie wiem, czemu namiot jest zaliczony do machin wojennych. Przecież namiot to wiecie. Specjalnie machiny wojennej nie przypomina. Przypomina tylko po prostu namiot. Już bardziej wóz za amunicją. W sumie tylko balista i katapulta przypominają machiny wojenne. A wiecie co, jako że ustań i tak ten
Nie mam nic innego do roboty, więc sobie będę kopał. Dobra, kontynuujemy. Ty, chociaż tą łzę aż nam się udało z... A wiecie co? Poszukam tej łzy aż. Już wiem, że tam nie ma co... Nie ma po co schodzić. Tam na dół. Głupi Hanku mnie blokuje. Tydzień głupoty. Oj, bardzo niekorzystny tydzień dla nas. Dobra, nigdy nie szedłem specjalnie tędy. To tym razem pójdę. I tak nie mam nic lepszego do roboty, bo z tym wieprzem łatwo nam nie pójdzie. Dostaniesz w trąbę. No chyba nie. Dobra, mniejsza o te dwa gremliny. Zbroja mnie nie interesuje. Ale tutaj coś jeszcze ma. Więc trochę mu zaszkodzę i już nie będzie tego miał. Ja pierdzielę, buty szybkie podróże tu były cały czas. A ja jak ten cep nic o tym nie wiedziałem. Tylko fajnie, że oni też nigdy na powierzchnię nie wyłażą. Te krasnoludy. Dzięki temu był w stanie bezpieczny tam przy wejściu. Więc dobre i tyle. Dobra, skupimy się trochę na defensywie. No już mam gotowy plan działania. Fajnie się ułożył jeszcze, tak na marginesie. Oczywiście użyjemy naszego ulubionego wręcz zaklęcia. Nie chcę, żeby przeciwnik miał kontrolę nad tym. Pierwszy etap z głowy, etap drugi. Czyli w zasadzie to już nie pierwszy, któryś tam już. Mieliśmy farta, że nie użył tego. Wiecie dobrze czego. No widzę... Co? Nie będę uciekał, mowy nie ma. Też ma odporność na ogień? Nie zdziwiłbym się. Gdzie jest ten fart, kiedy jest potrzebny? O, jest pod wpływem szału. To bardzo dobrze. No niestety... Nie widzę nigdzie jej na pasku inicjatywy. Rakshasy. Nie wiem, czy to jest Rakshasa, czy coś tam jeszcze innego. A moment, już jest wyzwanie, czy dalej wysoki? Haha, chciałbyś. Dobra, już nie będę zbierał złota, bo to nie ma żadnego sensu. No i tu są kopalnie wszystkie. Oj, świetnie, jak są kopalnie, to będą artefakty. To ja nie narzekam. Nie byłoby fajnie, gdybym miał... Chodź tutaj. Nie, nie będziesz miał tego w życiu.
Fantastycznie, zabrakło mi. A, bo ja nie mam tych butów. Dobra, to poprosiłbym tutaj o... O, świetnie. Mam niefart. Dobra, mam nadzieję, że tam będzie do jutra. To potem... Ale byłoby fajnie, gdyby Wulstar mógł wyjść na zewnątrz, a nie tak, że mam... Musi być tutaj, no. By przydałby się do czegoś, a nie tylko by tu tak stał. Dobra. Zasuwaj do miasta. Bo jeszcze to... Zniknie nam ta podkowa i co będzie? Co będzie? No niestety artefakt niskiej klasy. Więc nie możemy się spodziewać po nim dużej ilości pieniędzy. Pieniędzy. Ty, fioletowy gracz, nie zauważyłem. Warto wiedzieć, że on nie jest po stronie także Hangwula. Chociaż tam mam pojęcie, że te wiele smoków to może świadczyć naprawdę o takiej ilości jak... ...30, 40. Więc nic dziwnego, że wyświetla wysoki, bo z tymi smokami troszkę ciężko się walczy. Ale przynajmniej będziemy mogli lać na straty. No niestety bym skorzystał, ale nie mogę. Wszystkich. Ścigaj, ścigaj. Nie ma litości. Jednak szczerze mówiąc powoli trochę nuży ta misja. Bym sobie najchętniej porobił coś innego, ale niestety nie mogę zrobić tego, co bym chciał, bo nie. Zresztą w sumie... Nagrywać też mogę. To nie. A Brajk trzeba ubić jak najszybciej. Dziękuję, dobranoc. No nie ten. W sumie może być. Gin. Papa. No. Świetnie rozgrane. Pokazałem komputerowi, że jednak można to rozwiązać w sposób mniej krwawy. Ten naszyjnik musimy sobie odpuścić, ale im to chyba nie będę w stanie odpuścić. Mam świętą misję polegającą na tym, że muszę zabić każdego, kto ten... Każdego tego gnojka przy życiu. A czy ty przypadkiem tutaj nie był jeden... Nie, chyba nie. Przynajmniej ja mam taką nadzieję, że nie pominąłem tam, bo teraz do tego obeliska to w życiu nie zdobędę.